Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, kiedy za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej groziło zwolnienie pracowników z huty Częstochowa, minister Hausner, wicepremier, przygotował program ratowania tych pracowników. Zagwarantowano 20 milionów na osłony dla tych ludzi. Ale ministerstwo podjęło działania i uratowano te miejsca pracy. Ani jednego pracownika z huty Częstochowa nie zwolniono. Dzisiaj przy zwolnieniach w Automotive we Fiacie ministerstwo razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy markuje działania na rzecz ratowania tych miejsc pracy. Dlaczego to robicie? Dlaczego nie dbacie o pracowników z całej branży w województwie śląskiej? W samej Częstochowie zostało zwolnionych ponad 2000 pracowników z firm kooperujących z tą branżą, z firm, które działały na zasadzie wynajmowania pracowników. W statystykach nie było miejsc pracy w branży, ale ci ludzie nie mają pracy. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. Był pan miesiąc temu w Ełku na Mazurach. Czemu nie pojechał pan do FSO i nie zobaczył, że z 2000 pracowników zostało 150 pracowników? O to mnie prosił poseł Makowski, o to pytanie jako poseł stamtąd.